Hello everyone, z tej strony Calvador i witam was w kolejnym odcinku z Dragon Age Początek. Tutaj właśnie, bo wcześniej mi się coś ścięło właśnie z tym. I tak, opuściliśmy już Guszę Korkarii, wszystko tam już załatwiliśmy. I teraz trzeba się dostać właśnie do, żeby dołączyć do Szarych Strażników. Zobaczę, czy tutaj wszystko im usunąłem, bo mam nadzieję, że tak. Okej, wszystko jest, gitara. Trzeba iść właśnie uleczyć tego psiaka kochanego i zdobyć właśnie jeszcze itemki z tamtej skrzynki. Stan zdrowia. Dobra, tak. Już widać. Dobra. Dobra. To trzeba na szybko wszystko skończyć. I jeszcze tutaj jedna rzecz, właśnie ta skrzynka i możemy iść do Duncana, żeby dołączyć do Szarych Strażników. Będzie łatwo. Dobra, to pójdę sobie resztę sprzedać na szybko. Witaj ponownie. Czego ci? Pokaż, co masz do zaoferowania. I okej, tak, kupimy oczywiście potki te. To na leczenie ran dla Mabari i many. A sprzedam sobie tutaj tak. To jest mi kompletnie niepotrzebne. I ta lodoskała zasrana też. Kolba się potem przyda ze wszystkim. Dobra. Miałem zostawić tamto, ale jednak nie zostawię. Chyba to plecak będzie, tak, jest plecak. I jeszcze sprawdzimy inne te towary. I tutaj właśnie kupię te bomby. Potki. Nie, to nie, to jest za drogie. O. I to może być. Ogniowe stężenie, wyciąg strupi korzenia, receptura maść kamienna. Boże. Dobra. I to wszystko. I można iść już, no, do Duncana przystąpić do rytuału dołączenia. Ja się po prostu zamknę i spróbuję dialogi przewijać jak najszybciej, bo nie wiem, czy ktoś chce słuchać dialogów. Zdobyliśmy wszystko, tak. Tak. Dobrze. Może to taka... Poświęciłbym dużo więcej, gdybym miał... Nie walczy... Zaczynamy rytuał dołączenia. Szara Straż powstał. Słowak. No. Dawet, wystąp. Przykro mi, Dawet. Wystąp, Jory. Ale ja mam żonę i dziecko. Gdybym wiedział... Nie ma już odwrotu. Nie. Prosicie o zbyt wiele. Nie ma w tym chwały. No to zginiesz. Przykro mi. Lala, krew się polała. Rytuał dołączenia nie dobiegł jeszcze końca. Zostałeś wezwany, by poddać się zarazie dla wyższego dobra. Od tej chwili jesteś szarym strażnikiem. Arcydemon, hej. Dokonało się. Witaj. No hej. Dwie kolejne ofiary. Podczas mojego dołączenia nie było tak źle. Dobrze, że choć jeden z was przeżył. No bo przeżyłem. Jak się czujesz?
Nie ma innego sposobu. Śniło ci się coś? Tego... Odpocznij trochę. Gdy będziesz gotowy, trudno zaakceptować śmierć. Uczć. Spotkanie. Okej. To zrobimy awans 3-2 do magii, 1 do siły woli. I rozwinę tutaj sobie to i to. I jest gitara. Od razu przejdziemy sobie do narady wojennej, bo nic więcej nie ma tutaj do szukania. Za dużo ryzykujesz, Kej. No dobra, tam Kejlan pierdoli, pierdoli. A to ten rekrut, którego spotkałem. Rozkaż... Jos... Ma... A więc powinniśmy posłać tam... Za... Mina, Logena. Dobre. I dlatego dwóch szarych strażników ma stanąć na szczycie. To nie z... Musimy... No dobra. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli król poprosi mnie kiedyś, bym założył sukienkę i zatańczył Remigolda, to nic z tego. Choćby mroczne pomioty miały padać od tego jak muchy. Ja, posuwający się tanecznym krokiem wzdłuż linii mrocznych... Po drugie, będziecie musieli... Damy wam znać, gdy na... Tam... No. Czyli tak, w naradzie wojennej była mowa o tym, że po prostu, że Logan będzie musiał zaatakować pomioty z zaskoczenia. No i to o tym się później przekonamy, zaraz będzie inscenizacja bitwy. Więc proszę sobie oglądać, jak to będzie się inicjować. Plan zadziała, wasza królewska mość. Oczywiście, że tak. To koniec plagi. Do wieży Ishal! No. Kurde, znowu dostałem, no. Aaaa!
Możemy sobie palić teraz. No nie, nie mogę. Kurde, no. Drugi raz. Jesteście szarymi strażnikami, prawda? Wieża została zdobyta. O czym ty mówisz, człowieku? Jak to zdobyta? Mroczne pomioty weszły do środka. Są wszędzie. Większość ludzi nie żyje. A więc musimy dostać się na szczyt wieży i rozpalić ogień. Zaczynajmy. Ona sobie wezmę podkamany. Zmarnowałem. Pytam się, lejcie. I oczywiście eksploda mnie tradycyjnie. Ja sobie poszukam w skrzynkach czegoś fajnego. Jak coś w ogóle znajdę? Kalendarz jasny, no. Lejta go! Bez szans! Uważaj lepiej! No tutaj nic nie mam, więc można lecieć dalej. No hej, żydalu. Dawaj go, lej go. Teraz tego frajera. Kurde, nie udało mi się zdobyć expa. Do kitu trochę. A, no jeszcze tutaj ten i można wejść do środka. A kufrę mogę otworzyć? Nie, za cholerę. Będzie łatwo. Okej, tutaj warto zapisać. Thank you.
tego frajera trzeba. Chodź tu. No. Tego trzeba ulecieć. Trzęsiesz się? Dobrze wiem dlaczego. Jeszcze tego nie zostało. No i gitara. Zaczynajmy. Żaden nie patrz. Wszystko jest zgodne. Git. Tutaj nie. Tutaj tego kufra też nie otworzę za cholerę. Lepsze na tutaj. Się schował skurczybyk. Już myślałem, że nie dostanę ekspa. Bita się tam. Ja się przede tutaj. Jak chcesz. Jakiś drop z nich. Nie, nie ma dropa. Okej, uleczeni, to idziemy dalej. Pomiot! Zniszczy cię! Ja ci kurde dam ci frajerze. Bez szans. Będzie łatwo. Jezu, tego też nie otworzę. O Jezu, czkawka mnie złapała. Nieważne. Zobaczymy jeszcze. Oddech stwórcy. Jeszcze coś około 6 minut. Co te mroczne pomioty robią tak daleko od hordy? Mieliśmy nie napotkać tutaj żadnego oporu. Hej, racja. Jeśli się zastanowić, ma to swoje dobre strony. W każdym razie trzeba się śpieszyć. Musimy dostać się na szczyt wieży i na czas rozpalić ogień. Ternlogen będzie czekać na ten sygnał. Zaczynajmy. Jasne. Zaczynajmy. Jak chcesz. Tego też nie otworzę za cholerę, no.
zejście mi z linii ognia, bałwany. No na to wszystko będę. O Jezu, to mi zaspali. I ogłoszenie. Dla mnie. Nie, tam nic nie ma. Robi się. Nie, tego nie zbieram, bo... Będzie łatwo. Trucizny nie są mi potrzebne w ogóle. No fakt. Następne piętro. Drugie. Oby Logan był gotowy do ataku, jak tylko zapalimy ogień. Król na nas polega. Dobra, czyli tak, zapiszę grę. I jak na razie dziękuję za obejrzenie. To była pierwsza część, pierwsza część Wieży Ishal. Drugą dokończę właśnie później, to więc trzymajcie się, cześć!